Witam serdecznie na platformie Nowych Perspektyw Nawigatorzy Jutro i chcę Wam przedstawić mojego dzisiejszego gościa. Jest nim Dorota Pasalska. Witaj, Doroto. Witaj, witam telewidzów. I Dorota, niesiesz dla mnie razem ze sobą dźwięk gongu, który dla mnie jest magicznym dźwiękiem. Ja go doświadczałem wiele razy i mnie po prostu czaruje. I też w zasadzie mam pierwszą sposobność, żeby porozmawiać w ramach tego mojego cyklu Platforma Nowych Perspektyw z kimś, kto gra, zajmuje się dźwiękiem, więc korzystam w tej chwili. Opowiedz, co robisz. Jest mi miło właśnie, że się tym interesuję, że teraz jak słyszę, że cię czaruje, bo jak ja usłyszałam pierwszy raz dźwięk gongu i jak za tym poszłam, no to pozmieniało mi się wszystko, tak? To był ten moment, w którym sobie człowiek uświadamia, że to jest tak świetne, że w zasadzie idzie za tym i zmienia całe swoje życie, tak? Wszystko jest zbudowane z dźwięku. Cała materia jest zbudowana z dźwięku, świat jest zbudowany z dźwięku, ludzie są zbudowani z dźwięku, że ta cegiełka, z której my jesteśmy jakby zrobieni, to nie jest atom, tak? Ja miałam takie wyobrażenie, to jest atom, atom jest tą cegiełką, a tu się okazuje, że dźwięk, no więc co i jak i dlaczego? To mi się dopiero wyjaśniło później, że można to połączyć, bo w tej chwili ta zachodnia nauka, ona dochodzi do tego bardzo konkretnie, jak atom jest dźwiękiem, no tak, że ta przestrzeń, tak, ten atom materii nawet twardej jest, jeżeli by to wziąć objętościowo, to jest w 90 paru procentach, przypuszczam, może troszkę mniej, ale ten poziom 80, 90, 90 parę procent, zależy jaka materia jest, objętościowo, to jest ta masa, czyli to jądro i ta chmara elektronów, która je otacza, no to jest tylko troszeczkę, tak, a ta cała pustka, tak, to jest właśnie, my myślimy, że to jest pustka, a to jest względem tego ruchu elektronów, to jest właśnie fala dźwiękowa. Co z tego wynika? Co wynika z tego, że jesteśmy dźwiękiem? No to, czego doświadczyłam od razu, to, że skoro jesteśmy zbudowani z dźwięku, to poprzez dźwięk najłatwiej jest dokonać zmiany w nas. Teraz już wiem, że no podstawą tego, do czego tak naprawdę dążymy, to jest harmonia, bo z tej harmonii wynika wszystko, co najlepsze, tak? I ta równowaga, ta harmonia. W związku z tym to takie właśnie dążenie do harmonii jest najłatwiej odsiągnąć poprzez dźwięk. Człowiek, który jeden z pierwszych wszedł z dźwiękiem i zaczął właśnie z dźwiękiem gongu w Polsce, czyli Rysius Dzioch, zorganizował coś takiego, no, pozbierał takich, którzy też by sobie chcieli podoświadczać i zrobiliśmy takie właśnie to, co teraz robimy najczęściej, czyli takie grupowe spotkania z dźwiękiem, gdzie właśnie grupa się kładzie, to jest tak naprawdę medytacja dźwięku gongu, ale nazwy są bardzo różne, bo to się także nazywa właśnie masaż dźwiękiem, nazywa się kąpiel w dźwięku, to jest właśnie ta kąpiel w dźwięku, to jest taka najładniejsza, to jest coś, co ja używam najczęściej, ono tak najbardziej oddaje mi się, wydaje istotę tego. Spotkanie, seans z dźwiękiem, także nazwy są bardzo różne. W swojej istocie to jest tak, jak mówię, to jest medytacja dźwięku i służy to temu właśnie, żeby się zestrajać na poziomie wszystkich swoich ciał, czyli fizycznego, emocjonalnego, duchowego, tak, tego mentalnego naszego i zrobić w sobie harmonię. I jak tą harmonię w sobie zrobimy w taki właśnie magiczny sposób i tą magię się czuję i ja ją próbuję wyjaśniać, skąd ona się bierze, to wtedy ta zmiana się zadziewa sama i najfajniejsze w tej zmianie, w tej przemianie jest to, że normalnie jak my chcemy zmiany jakiejś, to my to, czego potrzebujemy, wymyślamy na poziomie umysłu, tak? Czyli uważamy na przykład, że jak będziemy mieli to będziemy szczęśliwi i my tak kierujemy swoim życiem, żeby sobie ten problem załatwić, tak? Nie, na przykład, nie wiem, jakiś problem emocjonalny z kimś, tak? Albo jakąś sytuację, w której tkwimy, albo jakieś z pracą rzeczy. I czasem się okazuje, że to wcale nas nie uszczęśliwia, tak? Że my to osiągniemy, bo sobie weźmiemy jakieś narzędzia, my to osiągniemy, ale to nam wcale tego szczęścia nie przynosi. Natomiast praca z dźwiękiem jest o tyle fantastyczna i ja ją w ten sposób propaguję, że żeby właśnie nie pracować z tą taką intencją wymyśloną rozumem, tylko żeby się po prostu najzwyczajniej w świecie położyć,
dać się przemaglować przez ten dźwięk, bo on rzeczywiście czasami to tak jak magiel działa, dać się, poddać się tej kąpieli, tak? I wtedy to docieramy, przez tą harmonię docieramy do takiego zjawiska, że to ta właśnie część najlepsza z nas, ta nadświadomość, to jakieś to wyższe ja, jakbyśmy tego nie nazwali, bo to nazwy znowu różne chodzą, ale chodzi o to, że jest jakaś część w nas, która wie lepiej niż z poziomu rozumu. I ona to robi. I ta zmiana, kolejność tych zmian i to, w jakim kierunku to nas prowadzi, jest w dużo lepiej i konsekwentniej prowadzone. Ja to widzę po sobie, ale widzę też po ludziach, z którymi mam styczność, którzy też poszli w dźwięk i oni też mówią to samo, że tak to się właśnie dzieje. Czyli mówimy o dźwięku, który leczy. Leczy ciebie i leczy tego, kto go słucha. Tak można powiedzieć, chociaż intencją jest, prawda, jeżeli no, terapeuci używają dźwięku, to intencją jest leczenie tego, kto przychodzi na te zabiegi, ale ja już zauważyłam dawno, że jeżeli ja robię kąpiel w dźwięku innym, to przede wszystkim sama bardzo korzystam, bo ja jestem najbliżej tego dźwięku, więc jeżeli go zapodam głośniej, to ja większą dawkę dostaję niż te osoby, które przychodzą, tak? Czyli tego się może tak nie widzi. Póki się gra, ale bardzo wyraźnie się widzi, jak się przestaje grać. Jak miałam przerwę w graniu na gongu, to zaraz zaczęłam łapać, a to tamta, tu mi coś tam dolega, a tam coś jest nieidealnie. Póki się gra, no to po prostu wiesz, przestajesz coś zauważać, bo przestajesz mieć ten problem. Są w Polsce takie dwie ścieżki. One się tak wyodrębniły. Ten dźwięk przyszedł do Polski przez Petera Hessa, który go wprowadził właśnie jako dźwięk leczniczy, terapeutyczny, ponieważ on sam go znalazł, ponieważ szukał rozwiązania problemu takiego właśnie medycznego. Natomiast, ponieważ ten dźwięk jest taki uniwersalny, jak już powiedzieliśmy, to jest taka baza, on zaczął żyć własnym życiem i ludzie zaczęli go też wykorzystywać, tak jak ja między innymi wykorzystywać. To źle powiedziałam. Ten dźwięk zaczął pewnych ludzi, którzy się mu poddawali, prowadzić zupełnie w innych kierunkach. Ja nie byłam pierwsza, myślę, z takich osób, które ja znam, pierwszy był Tomek Czartoryski, który zaczął właśnie łączyć dźwięk gongu z instrumentami i wykorzystywać, tak byśmy powiedzieli, artystycznie ten dźwięk. I się zaczęły właśnie pierwsze koncerty na scenach. Natomiast, tak jak mówię, pierwsze, co przyszło do Polski, to było to właśnie terapeutyczne. I tu jest właśnie ten Peter Hess Instytut. No i druga ścieżka, taka bym powiedziała, rozwoju osobistego, która się przeradza samoistnie w taką ścieżkę, u niektórych bardziej artystyczną. Moim zdaniem jest to dalej, to jest to dalszy jakby taki krok, dlatego że tak z tego, co ja obserwuję, ponieważ pracuję osobiście z dźwiękiem i taka była pierwotna intencja, ja go obserwuję po prostu na sobie, to jak już sobie człowiek pozałatwia problemy na poziomie ciała, pozałatwia problemy na poziomie emocji, no nie tak do końca, tak, to nie jestem jakiś idealny, ale z grubsza, no to wtedy się zaczynają otwierać te inne pola i wtedy takim naturalnym krokiem, i naturalną przestrzenią, która się otwiera, no to jest już działanie właśnie z intuicją, właśnie z takimi artystycznymi rzeczami i myślę, że na samym końcu, ja już to powoli zaczynam łapać, na samym końcu jest to, że zaczynasz sobie uświadamiać, że to ty kreujesz rzeczywistość i ten dźwięk służy ci po to, żeby ci pomagać kreować tą rzeczywistość w taki sposób. I tu znowu wracamy do początku rozmowy. Właśnie to już przestaje być z umysłu. Mimo że zadajesz już sobie niejako z umysłu te cele, tak, to ja bym tu powiedziała, że na tym poziomie zaczynasz być po prostu ich świadomy. One ci się krystalizują w formie werbalnej, ale to już przychodzi z innych przestrzeni i po prostu no, idziesz za tym, tak? To, no, idziesz za tym i wiesz, że masz to narzędzie, które powoduje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Po prostu idziesz. I to jest najpiękniejsze, to ja mówię, dopiero takie zajawki złapałam, więc ten etap jest z drugiej strony najbardziej taki fascynujący, tak? Bo najbardziej cię to kręci, tak? Jest coś nowego, się otwiera, jest super. No ale myślę, że to już jest właśnie do czego ten gong tak naprawdę kiedyś tam został powołany. Niełatwo będzie polskiej nauce, tak, polskiej czy światowej, czy zachodniej generalnie nauce, czy naszej cywilizacji, można by powiedzieć, takiej,
tak, jak gdyby to rozpracować, tak, mówiąc takim trywialnym językiem. Jakieś pewnie punkty styczne można łapać, ale tak naprawdę on w dużej części pozostanie taki właśnie magiczny, nieodkryty, właśnie dlatego, że tam było zupełnie inne postrzeganie rzeczywistości, tak? Tak pięknie użyte w tej formule świat jest dźwiękiem. Jest to idea bardzo mi bliska. Jeżeli prowadzisz taką kąpiel w gongach, to jakby masz grupę ludzi, różnych ludzi, prawda? Którzy, jeżeli mówimy o harmonii i o dysharmonii, to można powiedzieć, że ich dysharmonie są różne, prawda? I teraz, jak to działa? Jakby, czy ty, no bo ty grasz siebie w jakimś sensie, czy ja to źle rozumiem? To znaczy i tak i nie. Najpiękniej to Don Conroe ujął, tak? Don Conroe, o nim nie powiedziałam, właśnie on byłby takim światowym przedstawicielem i takim mistrzuniem tych ludzi, którzy poszli w tą część artystyczną, tak? I on powiedział coś takiego: wydaje ci się, że grasz, ale to gong gra przez ciebie. I wydaje mi się, że to nie jest tylko takie ładne obrazowe powiedzenie, ale że dużo takiego praktycznego spostrzeżenia jest w tym powiedzeniu. Dzięki temu, że jest gong, niby ty grasz, ale otwierają się takie przestrzenie w tobie przez to, że tak naprawdę to nie wiadomo, co gra, tak? Gong gra przez siebie, on to tak ujął. Pracujesz dźwiękiem, czyli nie tylko z gongiem. Tak, nie tylko z gongiem, bo właśnie, i znowu tu się odwołam do Dona Conroe, bo przypominam sobie takie warsztaty, na których Don powiedział, że jeżeli ktoś jest mistrzem gongu, to jest takie powiedzenie, ze wschodu. Ja bym tu przestrzegała przed takim rozumieniem tego tak po zachodniemu, że jakiś mistrz to znaczy kogoś mistrzem. Tytularnie. Tak, że jeżeli ktoś jest mistrzem gongu, to powinien mieć otwarty też swój własny gong, i on miał na myśli głos. Dla niego to było tożsame, po prostu on to tak pojmował. Ja sobie tak wtedy pomyślałam, że no, ja uważam siebie za mistrza gongu, w tym sensie, że ja naprawdę ten gong czuję, on jest tak jakby dopełnieniem mnie. I robię to długo, mam już wiele ścieżek za sobą, bo to rzeczywiście już się tam parę lat tym zajmowałam, więc dlaczego ja tego gongu nie mam otwartego, tak, tego swojego? To było taka, można by powiedzieć, teraz kombinacja rozumowa. I sobie myślę, ale może mam, tak, tylko o tym nie wiem, może to gdzieś tak na tyle blisko jest, że powinnam spróbować. I wtedy znowu, no, mimo że ja uważam, że gdzie ja do jakiegoś śpiewania, to w ogóle po prostu ani wiek, tak, no już po 40, no gdzie, ani w ogóle wcześniej. No może słoń na ucho nadepnął, to nie, ale to muzykalność to na pewno nie. W ogóle cały katalog, dlaczego nie? No ale ten Don Conroe tu akurat się przydał, ten taki autorytet rzeczywisty, tak? Bo no, myśmy go wszyscy kochali na tych warsztatach, jest przecudowny człowiek. No i tak sobie pomyślałam, no to dobra, no to spróbuję, nie? No co mi szkodzi spróbować, ja mam taką naturę eksperymentatora. I nagle patrzę, a w ten długi weekend jest szaman Gendos w Czechach, co prawda, ale właśnie i śpiew gardłowy, w sensie gardłowy, że tak znalazłam na YouTubie, ten śpiew gardłowy, to w ogóle mi się wydawało, że ja w ogóle nigdy w życiu czegoś takiego z siebie nie wydam, bo to jest zupełnie bardzo specyficzny sposób śpiewania. A sobie, no dobra, ale niczego nie ma, ja chcę wyjechać, i tak pojechałam. Pojechałam na te warsztaty i tam dokonał się właśnie ten cud, że na pierwszych warsztatach mi się głos otworzył. Ja do tej pory nie wiem, jak to się stało, to było tak ekstatyczne uczucie po prostu. To było gdzieś dopiero chyba, nie wiem, na czwarty czy na piąty dzień, gdzie ja tam byłam, można powiedzieć, naprawdę najsłabsza, bo przyjeżdżali tam i muzycy już, i tacy występujący na scenach, więc ja pierwsze, w ogóle to było takie przerażenie, co ja tutaj robię w ogóle w tym towarzystwie, że w ogóle jakaś jedna wielka pomyłka, sobie bym się, no dobra, no ale jakoś tu dotrwam do końca, nie, fajnie jest z drugiej strony, tak patrząc, fajni ludzie, fajnie pogadać. Po czym dodatkowy problem, jeszcze taka trochę byłam zła, bo nie tłumaczyli nam tego z czeskiego na polski, bo było tłumaczone na czeski, on po rosyjsku rozmawiał, więc było tłumaczone na czeski. Tam były tylko chyba trzy czy cztery osoby z Polski, reszta to byli Czesi. I ten człowiek, który miał nam to tłumaczyć, to on tam sobie często to pogadywał, tego ja taka byłam trochę zła, ale sobie myślę, no to dobra, to jak już nie mam co robić, to tak, no to tak będę powtarzać bezwiednie i tak sobie po prostu trochę sobie w medytację wejdę, tak żeby mi ten czas szybciej na tych warsztatach, tak trochę sobie tak będę wszystko tak powtarzać. I to się okazała strategia, która zadziałała. Ja się później dopiero, mając to doświadczenie, doczytałam, że ten głos gardłowy, to on właśnie działa otwierająco przez sam fakt słuchania, takiego właśnie wsłuchiwania się. Można by było powiedzieć to, co robiłam z gongiem, takie miałam już tak przećwiczoną ścieżkę takiego wchodzenia w medytacyjny, łapania medytacyjnie dźwięku, i chyba bezwiednie to zrobiłam tam.
No i właśnie stał się ten taki cud, otworzył mi się ten głos. Co to znaczy, że się głos otworzył, to mówię, to znowu by można było długo, długo opowiadać, bo to się czasem dzieje w sposób taki bardziej systematyczny, a czasem się dzieje, że jest ten moment taki, gdzie to puszcza, tak jak u mnie było. To wcale nie znaczy, że nagle jesteśmy i świetnie śpiewamy na scenie, bo to jeszcze daleka droga. Niemniej jednak jest to taki moment, który się bardzo wyraźnie czuje, bardzo wyraźnie. Nagle po prostu, nawet jak się wcześniej śpiewało, to się bardzo wyraźnie czuje różnicę w tym swoim właśnie śpiewaniu. I tak się stało, przyjechałam już, ja tam frunęłam w ogóle z tych warsztatów na skrzydłach. No i później robiłam to, co właśnie Gendos polecał, czyli śpiewałam sobie wszędzie, gdzie się tylko dało, głównie w samochodzie. To jest bardzo dobra metoda, ponieważ to jest taka zamknięta przestrzeń, jesteś sam z sobą na sam i dobrze jest, żeby to, bo to jest tendencja, która może się cofnąć, tak? Czyli otwierać się głos i jak nic z tym nie zrobisz, no to potem, tak jak ze wszystkim, tak? To potem ci się cofa i potem tam, nie wiem, gdzieś tam nie używasz tego, jakby nie wchodzisz w to, to potem to zanika, tak? I oczywiście można do tego wrócić, bo jak się raz otworzy, to jest dużo łatwiej wrócić niż otworzyć od nowa, ale już jest trudniej, więc ja się staram tego jakby nie stracić i tak to robiłam, no a później to już cała historia, bo później to już właśnie jakby nie śpiewam gardłowo, to od tego trzeba zacząć, więc mi się to otworzyło nie tak jak były warsztaty, tak, bo były warsztaty śpiewu gardłowego, niemniej jednak coś się tam zadziało, bardzo ważnego dla mnie. No a skończyło się na tym, przez 3 lata prowadziłam międzynarodowe warsztaty śpiewu intuicyjnego, już z muzykami, już próbując to łączyć też i patrząc, jak to działa, tak, na takim szczeblu, który my postrzegamy jako taki najlepszy, tak, czyli już tych wytrawnych muzyków, którzy gdzieś tam grają, koncertują, występują na scenie. Bardzo, bardzo ciekawe przeżycie i uważam, że ten dźwięk tak właśnie człowieka prowadzi, że jak sobie otwierasz jedną przestrzeń, to czegoś byś w ogóle nie wymyślił, w ogóle nawet rozumowo, tak cię kieruje, że otwiera się zupełnie inna przestrzeń. No tak jak z gongiem, tak? Ja wchodząc w medytację dźwięku nada brahma, ja nie wiedziałam w ogóle, co to jest gong. W ogóle to nie istniał taki przedmiot w mojej przestrzeni, tak? To wtedy w ogóle, to wtedy były jakieś tam w Polsce pierwsze zajawki, że gdzieś ktoś miał, tego w ogóle nie było, że tak powiem, na rynku, tak? Więc jak ja miałam w ogóle na tą informację trafić, a niemniej jednak tak się działa. No i tak cię doprowadza po prostu takimi ścieżkami do tego, co jest dla ciebie najlepsze. Gdzieś tam ta werbalna kreacja też wchodzi, tak, w tak zwanym międzyczasie. Niemniej jednak ja radzę zaczynać właśnie kreację rzeczywistości swojej poprzez takie właśnie wchodzenie w dźwięk i takie po prostu puszczanie wszystkiego i pozwolenie, żeby te pierwsze kroki za nas zrobiła ta nasza najlepsza część z nas. Tak. Wszystko ewoluowało od tego momentu, kiedy zaczęłam, więc kiedy zaczęłam, tak jak mówię, to był taki trochę przymus, tak? Bo ja musiałam znaleźć coś, co mi pomoże, bo inaczej po prostu bym utonęła w jakichś, nie wiem, depresjach i w jakichś stanach lękowych i w jakiejś w ogóle w jakiej niemożności takiego normalnego życia. Przypuszczam ze swoim typem wrażliwości i ze swoją osobowością i tak, jak mi się wtedy wydawało w tamtych czasach, tak zwanych trudnych. Więc to była konieczność. Paradoksem jest, że teraz też mi się wydaje, że to jest konieczność, że też nie mam wyjścia, tak? Ale nie mam wyjścia zupełnie z innego powodu, ponieważ cokolwiek bym nie spróbowała innego, no to po prostu to już nie jest to, tak? To jest jak trafisz na swoją ścieżkę, jak rzeczywiście przebrniesz przez ten moment, kiedy
kiedy jeszcze ten rozum się włącza, a to tego nie, a co z finansami, a co z tym, a co z tamtym, a co z siamtym, jak się uda przez to przebrnąć, jak się załapie to, co ten dźwięk daje, tak pełną parą, tak jak u mnie się było, ma się tą odwagę, żeby wkroczyć w to w pełni, tak, żeby zostawić naprawdę wszystko, czym się gdzieś tam żyło do tej pory. To przychodzi taki piękny moment, kiedy po pierwsze zanikają jakieś takie pytania i lęki takie tego typu, dlatego że widzisz, że pomimo, że nie możesz przewidzieć, nie możesz odpowiedzieć na pytanie, a co będzie w takiej sytuacji, w takiej czy owakiej, to jednak to się sprawdza, tak? Nie ma takiej sytuacji, kiedy by się doświadczało jakichś złych rzeczy. Ciągle się coś nowego nagle otworzy, nawet jak się jedno zakończy. I jak się dotrze do takiego momentu, to później, jakbyś nawet próbował zejść z tej ścieżki, no to po prostu no nie da rady, dlatego że nic innego ci już nie pasjonuje, tak? Nic innego ci już nie sprawia takiej satysfakcji. I po prostu także teraz mówię, że też w pewnym momencie nie mam wyboru, tak? Bo już te rzeczy, które zaczęłam robić, które zaczęłam prowadzić, są dla mnie tak fajne i to na różnych poziomach, i to można powiedzieć, że i pasja, i sposób na życie. No, ale też to, co ja sobie cenię najbardziej, czyli jakieś takie niesamowite poczucie wolności, że jak chcesz, to robisz, a jak nie chcesz, to wcale nie musisz, tak? I są przerwy, na przykład zostawiasz to, nikomu nic nie jesteś winien. Zostawiasz to, a potem jak masz ochotę, to znowu do tego wracasz, tak? Bo to są takie, to jest taki trochę, no, w moim środowisku się mówi, że to taki artystyczny tryb życia, ale jak ja poznałam artystów, to, no, to też nie, to nie jest tak różowo, to tylko z zewnątrz tak wygląda. Natomiast to takie poczucie wolności rzeczywiście może artyści częściej osiągają, niektórzy, bo przez tą ścieżkę łatwiej jest. Natomiast mi się udało coś takiego osiągnąć i uważam, że to jest to, do czego dźwięk taki właśnie używany w taki sposób, między innymi takie narzędzia jak gong, poprowadzi, jeżeli się temu rzeczywiście poddać i za tym iść. Mieć tą odwagę, bo są takie momenty, no, kiedy się chcesz cofnąć, mimo że widzisz, że to działa, tak? No. No, dziękuję Ci ogromnie za tą opowieść o dźwięku. Poddać się iść, tak, to mi tak zabrzmiało mocno i widać, zarezonowałem na to. Dziękuję ogromnie, Doroto. Moim gościem była Dorota Pasalska i mówiliśmy o dźwięku. Jak zawsze zapraszam, zapoznajcie się z linkami, które będą na końcu. Zajrzyjcie na YouTube'owy kanał Nawigatorów Jutra. Ja się nazywam Andrzej Baskier. Dziękuję ogromnie. Dziękuję, Doroto. Dziękuję bardzo.